Wiara i miłość. Nauczanie domowe. 7 stycznia. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, wersety od 22 do 4 rozdziału, wersetu 6. Najmilsi, o co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Święty Jan pokazuje, że przykazaniem Boga jest wiara i miłość. Przy czym dodajmy, ta wiara jest sprecyzowana i ta miłość jest również jasno określona. Na czym polega to sprecyzowanie wiary? Chodzi o wiarę skoncentrowaną na osobie Jezusa Chrystusa, na prawdzie o wcieleniu, o Jego obecności na ziemi jako Syna Bożego i Jego dziele odkupienia. Zatem ta wiara obejmuje Jezusa Chrystusa i według koncepcji janowej musi go uwzględniać. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, no jakoś tam wierzę, w jakiegoś tam Boga wierzę, to Jan mówi, to nie o taką wiarę chodzi. Chodzi o wiarę bardzo konkretnie sprecyzowaną, nazwaną, określoną. Wiarę, w której istnieje osoba Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. I tutaj możemy powiedzieć, to nie jest obojętne, jak kto wierzy, w co kto wierzy. No właśnie, Jan mówi, to nie jest takie obojętne. To ma znaczenie, żeby nie pobłądzić w wierze. I drugie, to jest miłość. Miłość, która znowu ma pewne wytyczne. Są to nakazy Chrystusa. Są to zasady, które On podał. Jest to miłość, dodajmy, wzajemna. Gotowa do tego, żeby budować jedność, bliskość i wspólnotę z innymi wierzącymi. Gdyby chcieć podsumować to, Jan mówi, rozeznawajcie to. Twoja wiara i twoja miłość muszą być bardzo osobiste, powiedzielibyśmy subiektywne w przeżywaniu. Ale z drugiej strony twoja wiara i twoja miłość jest jasno określona przez naukę Jezusa, jest sprecyzowana i zobiektywizowana. Połączenie jednego z drugim, godliwości w przeżywaniu i jasności w wyznawaniu, daje taką wiarę, o którą Janowi chodzi. Ktoś może bowiem się zagalopować w swojej godliwości i wyciągać jakieś wnioski, na przykład z jakichś innych elementów, z objawień, z przepowiedni i swoją wiarę budować na tym, na margines spychając osobę Jezusa. Może ktoś wyciągać też fałszywe wnioski z czytanego Słowa Bożego, zapominając o tym, że Słowo samo mówi, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego tłumaczenia. Potrzebujemy więc godliwości w przeżywaniu, to prawda, czyli osobistego zaangażowania, decyzji, ale równocześnie potrzebujemy jasno określonej treści tej wiary.
jasno skonkretyzowanych zasad tej miłości, którą przeżywamy. I wtedy dopiero ta wiara jest dojrzała. Święty Jan mówi nawet prawdziwa, czyli taka, o jaką chodzi. Zadanie dla Ciebie na dziś. Z całą gorliwością odmów sobie, pomódl się treścią credo, czyli wyznania wiary. Tego, co zostało skonkretyzowane, określone i co powtarzasz w każdą niedzielę na Eucharystii. Ale teraz zrób to osobiście, żebyś włożył serce w te prawdy. Włożył w serce w to, co jest treścią Twojej wiary. Zatem w tym wyznaniu takim osobistym, a przecież wyznaniu Kościoła, niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.